W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o właściwościach zdrowotnych i odżywczych grzybów oraz kaszy owsianej z dodatkiem nasion pokrzywy, a w części praktycznej pokażę, jak wykonać kaszę z grzybami i nasionami pokrzywy oraz jak przygotować flaczki z boczniaka. Witam Państwa serdecznie na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Znajdujemy się w chacie zagrodnika w otoczeniu wystawy tkanin i ubiorów przywiezionych przez osadników na te tereny. Dzisiejszym tematem, takim przewodnim, będzie kontynuacja wzmacniania odporności, ale przez szczególne produkty. Mianowicie będą to grzyby oraz kasza owsiana. Być może zdumienie u Państwa wzbudzę tym, że będzie to dzisiaj kasza owsiana, gdyż kasza owsiana to nie jest tak bardzo popularna w naszej kuchni. Wiadomo, że otrzymują owiec konie, dostają dużej energii wtedy. Natomiast ja dzisiaj pozwolę sobie tutaj w tej chacie ugotować kaszę z grzybami i jeszcze dodam, no to za chwileczkę się Państwo dowiedzą, co jeszcze będzie dodane. No jednak muszę tutaj jeszcze muszę jeszcze wprowadzić Państwa w teoretyczne zagadnienie dotyczące grzybów i takiego pojęcia beta-glukan. Ponieważ ten składnik pożywienia beta-glukan znajduje się w dużej ilości właśnie w grzybach i w owsie, właściwie w produktach owsianych, czyli w kaszy, w mące owsianej i w płatkach owsianych również. Beta-glukany to są takie składniki, które z grupy polisacharydów, które są jednym ze składników błonnika pokarmowego. Stanowią składnik budulcowy ścian komórkowych, właśnie grzybów, zbóż, mówi się nawet o nich, że należą do żywności tak zwanej funkcjonalnej, ponieważ został naukowo potwierdzony ich dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Udowodniono, że właśnie beta-glukan może na różne sposoby wywierać ten dobroczynny wpływ na organizm, gdyż działa przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo. No jest ważnym sprzymierzeńcem w zapobieganiu rozwoju nawet nowotworu jelita grubego oraz wszelkich problemów układu pokarmowego, a szczególnie jelit, gdyż reguluje tę pracę jelit. Poza tym stymuluje wytwarzanie krwi, a nawet stwierdzono naukowo, że łagodzi objawy po chemioterapii. W zasadzie przeciwwskazań do zażywania beta-glukanu nie ma. Najwięcej podobno można spotkać beta-glukan w japońskich grzybach shiitake oraz boczniakach. Tutaj właśnie mam na stole boczniak. No, nawet zachęcam Państwa do uprawy tych grzybów, ponieważ bardzo łatwo w warunkach, nawet może nie domowych, ale w piwnicy, można sobie uprawiać na takim balociku i mieć swoje własne grzyby. To szczególnie propozycja dla tych, którzy nie mają suszonych grzybów. Gdyż oczywiście bardzo dużo beta-glukanu jest w naszych grzybach i w suszonych grzybach. O zawartości grzybów suszonych powiem za chwileczkę. Natomiast teraz jeszcze dokończę o beta-glukanie. No, skoro właśnie w boczniakach i kaszy owsianej ten beta-glukan się znajduje, to warto wprowadzić po prostu do pożywienia
gotując na przykład kaszę owsianą, zażywając płatki owsiane, czy gotując różnego rodzaju potrawy z boczniaków. Zapewne Państwo znają szereg przepisów z zastosowaniem czy z użyciem boczniaków w kuchni, bo może to być danie wielorakie, mogą to być na przykład flaczki, może to być sos z boczniakami, można dodać nawet do gołąbków, które zrobimy z kaszy owsianej, z dodatkiem ewentualnie kaszy gryczanej. No, podam taki przepis, jak przygotować taką kaszę i jak przyrządzić boczniaki, ewentualnie inne grzyby. Tylko oczywiście pamiętajmy też o takim zdrowym rozsądku zażywania i grzybów, i wyrobów, czy produktów owsianych, dlatego że zboża zawierają tak zwany kwas fitynowy, więc trzeba go po prostu poddać pewnemu procesowi, czyli na przykład namoczyć kaszę lub namoczyć płatki, co jest bardzo wskazane. Wtedy ten kwas fitynowy rozkłada się do prostszych składników i jest łatwiejszy do przyswojenia przez organizm. Podobnie ma się rzecz właśnie z płatkami owsianymi. Najlepiej oczywiście namoczyć na noc i rano, dopiero zażywać już namoczone z różnymi dodatkami, czy zalać ciepłą wodą, czy ewentualnie dodać jakieś ulubione inne składniki. Tak, a teraz przekażę Państwu kilka informacji na temat bardzo cennych składników zawartych w grzybach, składników oczywiście odżywczych. To, co teraz powiem, to jest wynik mojej edukacji na kursie Fitoterapia i Zielarz. Otóż wiedza ta też pochodzi z artykułu, a właściwie najpierw ją przekazał nam pan doktor Kazimierz Kopczyński, a dodatkowo ja jeszcze to, co powiem, to jest informacja zawarta w jego artykule na temat grzybów. Ten artykuł znajduje się na stronie biolit.pl i tam Państwo możecie poczytać więcej szczegółów na temat wartości odżywczych grzybów i nie tylko. Więc jak podkreśla pan dr Kazimierz Kopczyński, grzyby zawierają szereg substancji biologicznie czynnych, których znaczenie dla zdrowia zostało potwierdzone w badaniach naukowych. No, dotychczas to uważaliśmy, że grzyby mają bardziej walory smakowe, a nie odżywcze, natomiast te badania poczynione przez ostatnie lata świadczą o tym, że jest tam mnóstwo bardzo cennych składników odżywczych. Mianowicie należy tutaj też wymienić właśnie wspomniany wcześniej beta-glukan, dodatkowo bardzo duża ilość selenu, witaminy D, C i E. Wiemy, że substancje te odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu nawet naszej odporności. Tak więc widać, że grzyby zawierają wszystkie substancje mające duże znaczenie w profilaktyce zdrowia. Również w profilaktyce przeciwnowotworowej, a nawet w zaćmie. Jak wspomniałam, zawierają grzyby dużo selenu, różnego rodzaju witamin, składników mineralnych i przez to stanowią bardzo taki szczególną wartość odżywczą dla naszego zdrowia. Przy okazji chciałam powiedzieć troszkę o grzybach suszonych. Otóż tutaj mam w koszyczku grzyby suszone i muszę powiedzieć, że one były suszone przez jeden dzień na słońcu. Może to wprawić też w zdumienie Państwa, ale taka procedura suszenia na słońcu wielokrotnie, niektórzy badacze potwierdzają, że nawet do 100 razy wzrasta zawartość witaminy D. A wiemy, że jest bardzo ważna. Ja tak sobie pomyślałam, że dawniej przecież w takich chatach ludzie suszyli grzyby na piecu, na kuchni, a często też nanizane na sznureczki wieszali na słońcu. Więc
Chyba w tamtych czasach nie zażywano żadnych suplementów z witaminą D3. Może to właśnie dlatego. Teraz jeszcze o tym beta-glukanie chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć, że oprócz tego, że on właśnie zwiększa naszą odporność, ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, opóźnia nawet procesy starzenia, także produkt, który dzisiaj wykonamy, czyli kaszę owsianą, będzie z dodatkiem grzybów oraz z dodatkiem nasion pokrzywy. Jeszcze jedna taka uwaga odnośnie grzybów, że należy te grzyby gotować, oczywiście suszone, wcześniej namoczyć i gotować je najmniej 10-15 minut, gdyż ma to duże istotne znaczenie, ponieważ te polisacharydy, czy ten beta-glukan staje się bardziej strawny dla naszego organizmu. Otóż pan doktor Kopczyński przytacza taką informację, że Klimuszko, nasz sławny zielarz, sprzed 25 laty zalecał nawet kurację grzybami tym chorym, których no, organizmy były tymi chorobami dość tak już nawet wyczerpane. Oczywiście wiadomo, że te grzyby musiały być dobrze przygotowane, gotowane dla osób, które mogły, no ważne właśnie, żeby je dokładnie pogryźć, tak? Dość długo żuć, żeby uwolnić te wszystkie składniki odżywcze. No chciałabym tutaj Państwu jeszcze może powiedzieć, które grzyby warto zbierać. No wiadomo, że oczywiście borowik, podgrzybki, ale również koźlarz czerwony też zawiera dużo właśnie tych bardzo cennych składników. W zasadzie to grzyby można do grudnia zbierać. Ja nie znam większości grzybów, które można zbierać. Znam te takie właśnie podstawowe grzyby. No i jak wspomniałam właśnie jeszcze ten boczniak, który jest dostępny chyba przez cały rok. Chciałabym teraz jeszcze Państwu powiedzieć o tym, jaki ja dodatkowy składnik dodaję właśnie do kaszy owsianej z grzybami. Otóż jest to pokrzywa, tak, ale jej szczególny składnik, czyli nasiona, semen urtica. W zielarstwie używane jest całe ziele, czyli wiadomo, że na wiosnę no, pijemy sok, pijemy herbatki, sporządzamy zupy z pokrzywy i o tym wszyscy bardzo dużą wiedzę posiadamy. Natomiast niewiele osób może wie, że bardzo cennym składnikiem odżywczym jest właśnie owoc pokrzywy. Ja tutaj właśnie mam przygotowany ten owoc w słoiku. Mogę pokazać. O, tak wygląda. To jest owoc zebrany we wrześniu. Także bardzo długo można, od sierpnia, nawet czasem w połowie października jeszcze te owoce pokrzywy są. Trzeba uważać, bo bardzo one się kruszą. Tak to wygląda. A jakie mają działanie? Otóż no one są używane też nawet dla celów takich wspomagających nasze zdrowie, gdyż mają takie działanie odżywcze dla krwi. A wiadomo, jak mamy dobrą krew, to wtedy i dobre krążenie. Działa szczególnie na tak zwane obieg wątroby. Natomiast medycyna zachodnia też używa nasion pokrzywy wspomagająco w różnego rodzaju chorobach. Zaznaczam, że wspomagająco. Wiadomo, że jeżeli chorujemy, to należy skorzystać z porady lekarskiej. Ale jest bardzo dużo teraz takich lekarzy, którzy już posiadają wiedzę zielarską i wtedy dodatkowo do takiego sposobu leczenia dodają też zioła, co bardzo wspomaga leczenie takie medyczne. No tuż często stosowana jest ta pokrzywa, czyli te nasiona pokrzywy, czy owoc pokrzywy, tak też można nazwać, w anemii.
w nadciśnieniu tętniczym, u kobiet, w klimakterium, w takich stanach wyczerpania, gdyż naprawdę wzmacniają te nasze siły odpornościowe. Otóż badania wykazały, że owoc pokrzywy posiada 25 do 33% tłustego oleju. I to olej z dużą zawartością kwasów linolowych lub linolenowych. Dodatkowo zidentyfikowano w nasionach pokrzywy bardzo cenny składnik, jakim jest luteina, która ma ogromny wpływ na nasz wzrok. Dlatego z tego względu ja też dodaję właśnie owoce pokrzywy do kaszy, którą gotuję, ponieważ owoce pokrzywy gotuje się 10 minut, więc one doskonale podnoszą wartość tego pożywienia z grzybów i z kaszy owsianej. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o samo stosowanie, to wiadomo, że należy to uzgodnić z no, albo fitoterapeutą, albo z lekarzem prowadzącym, gdyż no, w nieskończoność produktów z pokrzywy nie można używać. Trzeba pamiętać, że wszelkie takie dodatki ziołowe, no to może do 3 tygodni potem należy robić przerwy. W ciąży oczywiście produkt ten nie jest wskazany, gdyż no ma takie być może działanie na ciąży, ale pozostałe osoby mogą z powodzeniem ten niedoceniany do tej pory produkt ziołowy używać. I jeszcze może jedno zdanie, skoro już o pokrzywie mowa, to oczywiście o korzeniu pokrzywy, ponieważ on też jest używany w ziołolecznictwie. Ostatnie badania wykazały, że ten korzeń no, może mieć takie profilaktyczne działania, czy pomocna będzie w leczeniu prostaty. Oczywiście w takim stadium początkowym lub przed wystąpieniem objawów. Nie mam tutaj korzenia pokrzywy, ale on wygląda bardzo tak interesująco, ciekawie. O tej porze można go kopać i suszyć. Także też zachęcam. Oczywiście korzeń pokrzywy bardzo ma duże też znaczenie, jeżeli chodzi, no, zwiększa wydalanie moczu. I to właśnie jak gdyby i tego moczu zaleganego, co jest bardzo pomocne w profilaktyce prostaty. Przystępujemy teraz do przygotowania kaszy owsianej z grzybami i z dodatkiem nasion pokrzywy. Otóż mam tak, przygotowane grzyby, no taką garść, namoczone już są grzyby. Kasza, 1,5 szklanki kaszy owsianej i dodałam 0,5 szklanki kaszy gryczanej. Tak, jest wypłukana, namoczona, lekko w tej chwili jest, ponieważ jest wilgotna. I teraz tak, te grzyby zalewam, ponieważ tutaj są 2 szklanki kaszy, no to ja przeznaczam, gotuję tę kaszę wywarze z grzybów, więc do tych grzybów dodaję 3 szklanki i lekki zapas na wyparowanie wody. I potem tą wodą zaleję kaszę i ona się będzie gotować łącznie z nasionami pokrzywy. Tak, także tutaj dolewam jeszcze, już mam 2 szklanki wody, dolewam jeszcze jedną. O, solę oczywiście, na taką ilość grzybów dodaję łyżkę soli. Oczywiście lepiej mniej niż więcej, potem ewentualnie dosolę kaszę. Tak. Tak, teraz grzyby przykrywam, stawiam na kuchni. One się będą gotować przynajmniej 15 minut. I dopiero potem je przecedzę i tą wodą zaleję kaszę. Odsunęłam lekko, bo bardzo aż... O,
jeszcze teraz mogę przesunąć. Biały. Tak. Tak, już. No, widać dobrze grzyby ususzone. Piękny kolor ma woda. Tak, widać jak się gotują, prawda? I tak mają się gotować 15 minut. Więc najpierw na dno rondelka wkładam łyżkę masła. Przekładam już kaszę. Tutaj były dwie szklanki kaszy. Teraz do tej kaszy doleję wywaru z grzybów, tak? Ponieważ tutaj były dwie szklanki, kasza była namoczona, więc ona już nasiąknęła jakąś ilością płynu, więc teraz daję do tej kaszy trzy szklanki wywaru z grzybów. Szklankę. Tak, teraz do tej kaszy dodaję łyżeczkę soli, ponieważ sama kasza nie była solona, i łyżkę nasion pokrzywy. Tak, to się wszystko ładnie zamoczy. I jeszcze przyprawię pieprzem. Dokładnie wymieszam. I przykrywam. Odstawiam. Tutaj z boku bardziej, żeby mi kasza nie wykipiała. Czuwać będę. O. No myślę, że 20 minut. Potem pod kocyk włożę. I oczywiście tam pod tym kocykiem kasza dojdzie. No teraz właśnie widzimy, że kasza się tutaj próży. Już ładnie wchłonęła płyn. I teraz wrzucam oczywiście grzyby wcześniej ugotowane. I teraz tak, no jeżeli ktoś lubi pokrojone grzyby, to może sobie je pokroić. Ja wrzucam całe grzyby, tak jak były gotowane i ususzone. Tak. I teraz jeszcze wymieszam dokładnie. Kasza widać już jest ładnie, ładnie wchłonęła płyn. I teraz dopełni się już całość. Teraz będzie się z grzybami już dusiła. No, należy pamiętać o dokładnym pogryzieniu tych grzybów. Bardzo ładnie pachnie grzybami. Przygotować placzki z boczniaków. Otóż mam tutaj w garnku już pokrojone boczniaki, pokrojone warzywa. Warzywa wrzucę do tego garnka, tutaj na dnie jest masło i chwilę podduszę, tak 10 minut. W składzie tutaj mam marchewkę, seler i pietruszkę. Tak, to wszystko chwileczkę podduszę na maśle na kuchni. Są właśnie boczniaki, też dodałam łyżkę masła, na dnie jest odrobina wywaru z grzybów suszonych. I to też stawiam na piecu, aby troszeczkę poddusić na tym maśle, wtedy warzywa nabierą smaku, podobnie boczniaki. Potem wszystko razem połączę.
No tutaj, jak widzimy, w garnku duszą się boczniaki, obok warzywa do boczniaków, a tutaj już dochodzi kasza. Natomiast w międzyczasie przygotowaliśmy jeszcze gołąbki na bazie kaszy owsianej z dodatkiem kaszy gryczanej i grzybami. Pokażę może, jak one wyglądają. Proszę bardzo, tak wyglądają. W sosie grzybowym. No dobrze, to kończę przygotowanie flaczków z boczniaka. Tutaj przełożyłam do tego garnka warzywa, które się dusiły w tym garnku. Natomiast tutaj wlałam wodę, zagotowałam i teraz uzupełniam. O, przelewam wodę do flaczków i jest to taka konsystencja. Flaczki z boczniaka się gotują, więc jeszcze doprawię zielonym selerem, natką zielonego selera. O. Tak. No oczywiście wiadomo, sól, pieprz, majeranek, inne przyprawy jak ktoś lubi, pieprz ziołowy. Majeranku oczywiście nie żałuję. Podobnie się ma z pieprzem. Teraz smakuję, czy jest wystarczająca ilość soli. No, brakuje soli. Doskonały, trafiony solą, pieprzem, majerankiem, pieprzem ziołowym. Naprawdę doskonały smak. Jedyne, czego brakuje, to tylko jeszcze zielonej pietruszki. No tak, tutaj już jest kasza gotowa do konsumpcji. Posypałam zieloną pietruszką. I życzę smacznego.